Kamera. Poszło. To może być film dla wszystkich, ponieważ uważam, że pokazywanie uczucia 16 czy 17-latka, co się u nas utarło teraz nagminnie, jest pozorem uczucia, ponieważ to uczucie nie jest uświadomione ani żadne. Natomiast uczucie dojrzałych ludzi jest uczuciem świadomym i wyborem świadomym życiowym, a nie zrzutem na taśmę młodej duszy. Bardzo się cieszę, że po raz drugi w dość krótkim czasie gram znowu postać kobiety, która się znowu zakochuje. Bardzo bym chciał, żeby to było o ludziach w moim wieku, w naszym wieku, którzy w pewnym momencie rozumieją, że na czym polega, może nie, bo to nie na czym polega, co to jest miłość, co to jest prawdziwe uczucie i że nie można tym manipulować. Jak można się tym cieszyć, że takie uczucie jest. Chciałbym, żeby się coś udało takiego, żeby rzeczywiście młodzież na ten film przyszła. Nie tylko młodzież, bo to jest... Ale dlaczego ludzie młodzi nie mogą się wzruszać miłością dojrzałego mężczyzny, dojrzałej kobiety? Postanowiłem zrobić film o ludziach, którzy są w wieku, powiedzmy, więcej niż dojrzałym. Mało jest takich filmów. Jest nastawienie, żeby robić filmy tylko dla młodzieży, bo tylko młodzi chodzą do kina. A być może jest tak, że po prostu dla tych ludzi nie ma repertuaru. Nasi bohaterowie przeżywają rodzaj zaskoczenia, nawet rodzącego się uczucia. Nie wiemy do końca, nie jest to taki happy end, że to będzie na pewno wielka miłość, ale na pewno odkrywają, że są sobie potrzebni, że jest inne życie, które przeżyli. To było jedno doświadczenie, ale to się nie kończy. Można ciągle mieć nadzieję, że coś jest przed nami. Dobrze, dziękuję.